Wielki bój. Właśnie tak można nazwać największą wojnę całego wszechświata. Nie jest to zwykły konflikt pomiędzy królestwami. Nie są to też debaty filozoficzne, lecz olbrzymia, niebezpieczna i śmiertelna walka, obejmująca cały wszechświat. Jest to wojna pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Chrystusem a szatanem. I chociaż w wyniku walki w niebie przeciwnik Boga przegrał, wciąż widzimy przejawy zła. Jest ono obok nas, a nawet nas, ponieważ szatan zniewolił nasz świat. Tak właśnie wielki bój został przeniesiony z nieba na ziemię. Polecamy niepowtarzalną książkę opisującą historię tej walki przez ostatnie 20 stuleci. Nie jest to bajka z Hollywood, w której aniołowie i demony walczą ze sobą za pomocą mieczy ognistych. Z tej książki dowiecie się, że zło jest o wiele bardziej podstępne i śmiercionośne. Żyjemy w czasie, gdy największa walka toczy się nie tyle w świecie, co w kościołach chrześcijańskich i ludzkich sercach. To jest ostatni bastion mocy ciemności. Pismo Święte zapewnia, że Chrystus już odniósł zwycięstwo i na krzyżu zadał złu śmiertelną ranę. Ta prawda jest prosta i wyraźna, a zatajenie jej byłoby olbrzymim błędem. Jest przecież ktoś, kto może ochronić nas przed złem i kto może nas wybawić od grzechu. Mamy zagwarantowaną ochronę i zwycięstwo. Ukazano nam prawdę i zapewniono zbawienie. Mówię o tym jasno, książka Wielki Bój. Przeczytaj ją, a odzyskasz nadzieję. Chrystus powraca. Linki do książki w formie tekstu oraz audio można znaleźć pod opisem wideo, jak również w internecie.